psalmie 43 słyszymy takie wołanie: dlaczego mnie odrzuciłeś? To doświadczenie człowieka, który przeżywa jakąś trudność. Bywa, że tak myślimy, że to Pan Bóg nas zostawił, że Pan Bóg jakoś nas doświadcza, daje nam trudności. I tutaj dobrze zadać sobie pytanie, co powoduje, że mam to poczucie takiego smutku? Co rodzi we mnie ten smutek? Czy rzeczywiście są to te ludzkie trudności? Czy rzeczywiście to trud życia jest pierwszą rzeczywistością, która rodzi we mnie smutek? Czy nie jest to tak, że głównym źródłem mojego smutku jest zwątpienie? Jest poddanie się myśli, że Bóg mógł mnie odrzucić, zostawić? Dalej psalmista mówi: ześlij światłość i wierność swoją. To właśnie kiedy odkryję, że to ja odsunąłem się od Boga. Kiedy nawrócę się, bo dalej psalmista mówi: niech mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą. To dopiero wówczas będę mógł uwielbiać Boga, chwalić Boga pośród trudności, pośród utrapień, pośród tego wszystkiego, co jest tak ciężkie i co może rodzić w pokusie myśl, że zostałem odrzucony od Boga. Bóg nas nie odrzuca, ale bywa, że kiedy nam jest trudno, to my odsuwamy się od Niego.